Cześć, z tej strony Bartek. Witam Was na dzisiejszym filmiku. Jak widzicie, jesteśmy przy paczkomacie. Tym razem nie jest to short, a będzie to duży filmik z całym procesem unboxingu i sprawdzenia sprzętu. Tak więc odbieramy sprzęt. Kodzik sczytany. Już się skrzynka, skryteczka otwarła. Jest tu w środku odbiornik. O. Możemy ją zamknąć. Jest tutaj odbiornik Lena. Będziemy go zweryfikować. Jest potrzebny jako dawca narządu do naprawy innego odbiornika. Tak więc zapraszam na kolejne ujęcie, gdzie będzie unboxing. Pozdrawiam. Cześć, witajcie w drugim ujęciu. Tak jak już widzieliście na początku, odebraliśmy przesyłkę z paczkomatu. Nie ma co tu ukrywać, w tym opakowaniu znajduje się Lena 2, którą udało mi się zakupić na OLX-ie od pana Adriana. Pozdrawiam serdecznie. I kupiona została z myślą o naprawie innego egzemplarza, który posiadam w swojej kolekcji. A mianowicie chodzi o to, że ktoś w nim przeorał, bo inaczej tego nazwać nie idzie, głowicę UKF. Jest to do przywrócenia bez najmniejszego problemu, ale tu akurat nadarzyła się okazja, iż elektronika jest niemalże taka sama, więc postanowiłem, że sprawdzimy tą wersję Leny. Ona jest typowo jako dawca, nie jest, że do kolekcji. Tam pan Adrian zniósł jakieś części, obudowy zdemontował, potrzebował, więc mi bardzo jest potrzebna jedynie elektronika, a dokładniej, żeby część głowicy UKF była sprawna. I postaramy się z dwóch złożyć jedną. Plusem podobno tej wersji Leny jest to, że ta wersja ma górny zakres UKF-u, ale oczywiście też to zweryfikujemy za chwilkę, więc będziemy mieli pewność, czy UKF jest górnym zakresem, czy stoi w dolnym zakresie. Tak więc, jak widzicie, paczka jest jeszcze nieotwarta. Tak jak ją wyciągnąłem z paczkomatu, tak ona jest zapakowana. Nie otwierałem. Postanowiłem, że nagram cały odcinek od momentu wyciągnięcia paczki, unboxingu, krótkiego omówienia tej Leny oraz zweryfikujemy tą Lenę, jak to się mówi, na generatorze częstotliwości. Sprawdzimy, jak ona stoi w zakresie i będziemy wiedzieć. OK. Tak więc koniec owijania w bawełnę. Telefon ląduje na statyw i bierzemy się za otwarcie przesyłki. OK. Telefon na statywie, my się bierzemy za otwarcie przesyłki. Tak jak już mówiłem, przesyłka jeszcze nie została otwarta. Nóż. Otwieramy paczuchę. Widzę, że pan Adrian bardzo dobrze zabezpieczył przesyłkę. O, w środku znajduje się nasza Lena. Kartonik możemy już zabrać. Tu jest radyjko Lena. Zapakowane, zabezpieczone. Tak jak mówiłem, radyjko nie ma obudowy, bo została z tego radyjka zdemontowana i posłużyła, z tego co się dowiedziałem, naprawieniu jednego z odbiorników pana Adriana, ale mnie zainteresowała elektronika.
Tak jak już mówiłem, jest to odbiornik Lena. Kupiony z myślą jako dawca. Jak widzicie, brakuje tylnej klapki. Klapki od baterii. Tutaj widzę, że jest przewód uszkodzony, odcięty. Brakuje jednej blaszki od baterii. Z tej strony również brakuje, ale to nie szkodzi. Brakuje gałki od potencjometru. Potencjometr z jednej strony jest nadłamany, z tego co możecie zobaczyć tutaj. Brakuje sprężynki, ale to nie o to nam chodzi. Najważniejsza jest ta część. Tu znajduje się głowica UKF-u i widzę, że nie jest przez nikogo lutowana, czyli tak jak radio wyszło z fabryki, te luty są nieskazitelne. Tak się prezentuje odbiornik Lena 2 z przodu. Oczywiście jest to srebrna obudowa. Posiadam w kolekcji też kilka sztuk już srebrnych. Ale ciekawostką jest to, że jest to lena, która była przygotowana prawdopodobnie na eksport bądź na rynek krajowy w późniejszych etapach, gdyż posiada górny zakres UKF-u. Od 88 do 108 MHz. I to właśnie mnie między innymi zainteresowało w tym odbiorniku. Więc teoretycznie posłuży naprawie innego odbiornika, który posiadam, tak jak wspominałem, ale może uda się przełożyć całą elektronikę i będzie typowo radio już zestrojone fabrycznie, ale sprawdzimy to. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o opowieść o tym radyjku. Postaramy się je wydobyć z obudowy. Z tego co widzę, to wszystkie śrubki są zdemontowane, więc chociaż nie jedna tutaj została. Schowała się. Spróbujemy ją odkręcić. Bardzo ciężko się wysadza tą śrubkę, to widzę, wykręca jest. Niby wykręcony, ale jeszcze się kręci, jakby był pint ukręcony, ale jest to jedna ze śrubek, która trzymie wewnętrzną część obudowy, czyli ten czarny wkład radia w obudowie tej plastikowej srebrnej. Tak więc jedną śrubkę musimy tutaj odkręcić. I to powinno nam jeszcze siedzi. Jest chyba. Zobaczcie, niby wkład się podnosi, ale śrubka jest. Udało się, po małych bojach udało się śrubkę wykręcić.
jakiś kawałek plastiku. Ok, śrubka została wykręcona. Możemy delikatnie wyciągnąć wewnętrzny wkład odbiornika. Proszę. Obudowę możemy odłożyć na bok, nie jest nam potrzebna. Tak się prezentuje odbiornik bez obudowy. Głośniczek można podważyć. On jest na takich czterech bolcach, które są zamocowane w tych czterech gumkach. O, możemy głośniczek również wypiąć, nie ma tutaj problemu. Sprawdźmy, czy się wszystko jest na swoim miejscu. Głowica nie była ruszana. Obudowy głowic zarówno UKF-u, jak i części odpowiedzialnej za pośrednią i część tutaj odpowiedzialną za zakres fal długich, krótkich, w tym koszyku są lekko, tak powiedzmy, skorodowane, ale to nie szkodzi. Wyczyścimy, będzie jak nowe. Cewki, widzę, są nienaruszone, antena jest cała. Załóżmy koszyczek, głośniczek na swoim miejscu. Elektronika nie jest uszkodzona, płytka jest cała. Kogoś by interesowało, który to jest rocznik. Jest to rocznik 86. Numer radyjka 59, 61, 67. Proszę. Potencjometr chodzi gładko. Skala przesuwa się bez problemu. Kondensator nie jest blokowany. Chodzi o kondensator powietrzny tutaj. Widzę, że kręci się bez najmniejszego problemu, chociaż widzę, że są jak gdyby niektóre sekcje lekko pogięte, no ale sprawdzimy to, podłączając generator i zweryfikujemy, czy to radyjko działa. Ok, przewijmy sobie na początek. Podłączymy to radio do prądu. Mam nadzieję, że bezpiecznik jest cały. Gdzieś tutaj mam przewód zasilający. Tak więc za chwilę do Was wracam z podłączonym zasilaniem sieciowym. Już mamy podłączone zasilanie sieciowe do tego radyjka. Niestety żarówka, widzę, że nie świeci, ale spróbujmy je włączyć. Słyszymy szum. Włączmy sobie zakres UKF-u. Dobry objaw. Zobaczmy, czy coś złapiemy.
Jak słyszeliście, radyjko szumi oraz zaczęło odbierać trochę stacji, lecz niestety nie mamy tutaj anteny, tak więc, żeby podłączyć jakąś antenę, posłużymy się przewodem do oscyloskopu. Który z jednej strony ma krokodylka. Postaramy się tutaj wpiąć we wtyczkę. Podepniemy się pod złączkę, wtyczkę sobie potem założymy i próbujemy z kawałkiem dłuższego przewodu jako antena, czy złapiemy więcej stacji. Od razu szum jest głośniejszy i próbujemy. Niestety odbiornik wygląda na to, że jest rozregulowany. Próbuje łapać jakieś stacje, 2-3 na zakresie UKF-u, lecz niestety bardzo słabo. Podłączając antenę, wiadomo, sygnał się troszkę wzmocnił, był głośniejszy, lecz niestety zakres łapanych stacji się po prostu nie zmienił. Czy to jest problem z czułością? Sprawdźmy sobie, czy złapiemy sobie na tym odbiorniku program pierwszy polskiego radia na zakresie fal długich. Odbiornik łapie, słyszymy program pierwszego radia, słabo z zakłóceniami, ale coś tam odbiera, więc teoretycznie jest to do dostrojenia, więc zakres fal długich jest sprawny. Tak więc nic nam tutaj już nie zostało, jak podłączyć odbiornik do naszego generatora i sprawdźmy, czy ten zakres jest prawidłowy, czy nie jest to przypadkiem radio z dolnym zakresem włożone do obudowy, na której widniał napis z górnego zakresu. Tak więc za chwilkę do Was wracam, podłączam przewody do generatora i robimy kolejne testy. Ok, już mogę do Was wrócić. Mam przewód, generator jest już włączony. Podłączamy się do generatora. W związku z tym, że jest to odbiornik, który nie ma wejścia antenowego, podłączymy się bezpośrednio pod
antena, generator ustawmy sobie na 88 MHz i zobaczmy, czy coś złapiemy. Czyli tutaj mamy niby częstotliwość 8,8. Osiemdziesiąt sześć MHz mamy tutaj, czyli widzimy, że już dolną część zakresu odbiornika jest bardzo mocno rozstrojona. Co gorsze, sygnał, który mamy podawany z generatora, jest bardzo mocny. Jest to 70 dB mikrowoltów, czyli radio powinno naprawdę bardzo ładnie grać. A tutaj niestety mamy problem definitywnie z czułością. 80, 90, dopiero szum zamilkł. 100. Czyli definitywnie jak dla mnie lewy kanał, prawy kanał, różnica mamy puszczoną sumę obu kanałów prawego, lewego. Osiemdziesiąt dB mikrowoltów. Czyli moim zdaniem definitywnie radio jest rozstrojone. Ok, no to lecimy dalej. Sprawdźmy sobie górną część zakresu. Jesteśmy na końcówce skali, czyli 108. Cisza. Sto dwanaście. Cisza. 115 MHz. Cisza. 118 MHz. Cisza. 120. No niestety nic nam nie znalazło, to lecimy w dół. Sto MHz, cisza. 94 MHz,6. Czyli definitywnie radio jest rozstrojone, co w efekcie powoduje, że sygnał po pierwsze nie stoi w częstotliwości, jak również amplituda wejściowa na antenę musi być naprawdę bardzo wzmocniona. Dopiero przy 90 dB mikrowoltach milknie szum. Tak więc definitywnie radyjko jest
źle przestrojone. Prawdopodobnie ktoś to próbował przestroić. Tak więc niestety radio będzie do przestrojenia. Ewentualnie wykorzystamy części głowicy, o którą nam tutaj tak bardzo zależało. Dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak to wygląda po stronie generatora, spróbuję uruchomić drugi telefon, żeby wam nagrać ten fragment. Że to, o czym mówię, zobaczmy sobie środek skali dla pewności. W tym miejscu mamy dopiero 90,8 MHz i również jest problem z czułością, niestety. Może mi się uda tutaj podstawić telefon, żebyście mi więcej widzieli to, o czym mówię. Mamy 90,8 z mocnym sygnałem wyjściowym. Jeżeli go zmniejszymy, czy tak jak w przypadku chociażby Radmorów, Elizabetki, czy innych odbiorników, które testowaliśmy na kanale, naprawdę radio milknie, słyszymy sam szum. Dopiero w momencie, jak damy naprawdę wysoki sygnał wyjściowy, szum milknie. Ok, no to zróbmy jeszcze raz eksperyment, żebyście widzieli początek skali. Jesteśmy na początku, czyli powinny być 88,7, ewentualnie 87 MHz. Zależy, jak to w fabryce było strojone. Spróbujmy ustawić 87 MHz. Jak słyszycie, cisza. Można powiedzieć, że radio jest zestrojone na częstotliwość 86 MHz, przy czym, tak jak wspomniałem, sygnał wyjściowy z generatora musi być naprawdę, proszę, widzicie, mocny. Teraz, tak już pokazywałem poprzednio, idziemy na końcówkę zakresu. Jesteśmy na końcu skali, czyli w miejscowości 108 MHz. Zmienił swoją częstotliwość na 108. Mamy 108 MHz i jak słyszycie, cisza. Zmniejszamy częstotliwość. Możemy podgłośnić trochę. Jak mówiłem, 102 MHz, nadal cisza. 100 MHz, cisza. 96, cisza. 94 MHz,6. Na końcu skali w tym odbiorniku. I oczywiście również
ten sam problem, co poprzednio. Czułość samego odbiornika. Tak więc Lena definitywnie jest źle zestrojona, słabo czuła, więc będzie bardzo ciekawy odcinek z serwisu. Tak więc zapraszam serdecznie. Niebawem będziemy z tej Leny pozyskiwać części do naprawy innego egzemplarza. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, odbiornik jest źle zestrojony. Prawdopodobnie ktoś w nim majstrował. Nie wiem, czy to pan Adrian, czy poprzednik, od którego odkupił te części do naprawy innego swojego odbiornika, a mi się udało odkupić od niego te części pozostałe do naprawy mojej Leny. Tak więc zapowiada się ciekawy odcinek niebawem. Będziemy składać z dwóch Leny jedną. Będziemy naprawiać uszkodzoną głowicę w odbiorniku, który posiadam, którym, jak wspomniałem, ktoś przeorał ją doszczętnie. Wszystkie elementy są poniszczone, połamane, powyginane. Ścieżki są prawie podparzane z płytki, więc będziemy ratować to radyjko. To nam posłuży jako dawca. Głowica tutaj jest nieskazitelna, tak więc możliwe, że wykorzystamy tą elektronikę, przełożymy do tamtego i tylko tą elektronikę prawidłowo zestroimy i poprawimy jej czułość i radyjko będzie jak nowe. Tak więc zapraszam niebawem na kanał. Zapraszam do subskrypcji kanału, obserwacji i niebawem pojawią się kolejne filmy związane z tą Leną, z tym dawcą, jak i Leną biorcą, którą będziemy naprawiać. Jeżeli się Wam spodobał ten odcinek, dosyć długi, którego dawno takiego nie było, to proszę łapki w górę, subskrybujcie kanał. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia.